Włocławek, druga połowa lutego. Idę na spotkanie na spontanie, a będzie to zakład aktywizacji zawodowej. Jest to fajne miejsce, gdzie pracują pozytywni ludzie. Znajduje się na ulicy Łęckiej 20 i kiedyś pod tym numerem, przy końcu XIX wieku, znajdowały się stajnie koszarowe armii rosyjskiej. Później po odzyskaniu niepodległości budynek ten był przebudowywany, także po 1945 roku mieściły się pewnie tutaj różne instytucje. W sumie nie znam do końca historii tego miejsca, ale w dzisiejszym dniu, w dzisiejszych czasach znajduje się taka instytucja. To lecimy. Moim rozmówcą będzie pan dyrektor tutaj placówki, pan Marcin Lewandowski. I trochę przepytamy pana dyrektora odnośnie tej instytucji, co tutaj się dzieje. I pierwsze moje pytanie jest takie, jak doszło do powstania ZAZ-u, bo już będę używał skrótowo tej nazwy, we Włocławku. Witam serdecznie, Lewandowski Marcin, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej. Nie mylić z Zakładem Aktywizacji Zawodowej, bo często tak się zdarzało, że ludzie przychodzili z Urzędu Pracy, prawda, do nas. Jak to się stało? Przede wszystkim dostrzeżono, bo zakład funkcjonuje 5 lat z drobnym haczykiem, dostrzeżono po prostu potrzebę stworzenia miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, bo tych osób naprawdę w Włocławku, jak w każdym mieście, w innym mieście jest sporo. Znalazł się budynek, czyli właśnie to miejsce, gdzie jesteśmy, Łęcka 20. Doszło do porozumienia pomiędzy władzami miasta i Urzędem Marszałkowskim oraz władzami PFRON-u. No i zapadła decyzja o tym, że będzie tworzony Zakład Aktywności Zawodowej. I na dzień dzisiejszy, po 5 latach funkcjonowania, ZAZ się rozrósł. Mamy 52 pracowników z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, 13 osób personelu i pracujemy od poniedziałku do piątku, od 8 do 18. Czyli zakład, można śmiało powiedzieć, że się rozwija, bo świadczy o tym to, co pan dyrektor przed chwilą powiedział, bo jeżeli chodzi też o to, kto może być inicjatorem, założycielem takiego zakładu, to mogą to też być stowarzyszenia, to prawda? Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o zakład aktywności zawodowej, zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej, tak? ZAZ nie musi być prowadzony przez jednostkę samorządu terytorialnego. Może być, ale równie dobrze może być prowadzone przez NGOsy, tak? Fundacje, stowarzyszenia. I rzeczywiście tak jest, bo są ZAZy prowadzone przez gminy czy powiaty, ale są ZAZy prowadzone przez stowarzyszenia. Zasady są generalnie te same. I celem głównym każdego zakładu, niezależnie od formy organizacji, jeżeli chodzi o organ założycielski, zadanie jest podstawowe. Stworzyć miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, po to, żeby po 20-30 miesiącach te osoby mogły przejść na tak zwany otwarty rynek pracy. No i tu zaczyna być problem, bo niestety pracodawcy bardzo w dalszym ciągu w Polsce podchodzą ostrożnie, bym powiedział, do sprawy zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami, tak? Są różne obawy, no kto musi się wydać, to będą osoby, które będą często chorowały, które są pracownikami mniej wydajnymi w pracy, a to są takie stereotypy, z którymi po prostu my staramy się walczyć. Kolejne moje pytanie. Czym się zajmujecie? Jakie usługi świadczycie tutaj dla lokalnej społeczności? Okej, jeżeli chodzi o zakres usług, mamy właściwie 5 wiodących kierunków. Pierwsza sekcja to jest sekcja usług pralniczych i tutaj mamy, że tak powiem, dwa kierunki. Pierwszy kierunek to jest tak zwany klient biznesowy, czyli są to hotele, są to uzdrowiska, są to firmy gastronomiczne, chociaż od gastronomii bardzo odchodzimy. To jest ten segment tak zwanej pralni mokrej, tak? I mamy segment drugi adresowany dla klientów indywidualnych, garnitury, kołdry, poduszki, wszystko to, co mamy w tak zwanym cenniku indywidualnym. Zaznaczę również, że na terenie zakładu znajduje się jedyna w mieście, to podkreślam z dumą, pralnia samoobsługowa. Przychodzimy tak jak w innych większych miastach, wstawiamy sobie pranie, potem suszymy, wszystko jest też, jak powiem, automatyzowane, nie używamy żadnych własnych środków, bo to jest też istotne. Drugi duży segment to jest sekcja, i tutaj serdeczne podziękowania, bo od samego początku to jest współpraca z firmą Wika Polska. Jest podpisana umowa i świadczymy usługi w zakresie montażu elementów precyzyjnych. Nasi pracownicy mówią czasami,
tak zwane śrubki. Ja temu nie umniejszam, bo rzeczywiście polega chociażby to na tym, że na wkręt zakładamy o-ring, tak? Praca, że tak powiem, bardzo nużąca, ale znajdują się osoby, które bardzo chętnie to wykonują. Firma Wika, drugi duży element. Trzecim kierunkiem to jest montaż elementów dla firmy Salamander. Takie pakiety montażowe do okien. Czwarty element jest to usługi parkingowe, które też świadczymy dla, no w tej chwili już nawet nie miejsca komercyjne, bo wszystkie są wykupione. I mamy również pracownię krawiecką. To są takie pięć naszych głównych działalności. Mieliśmy również wynajem sali konferencyjnej, ale ze względu na zorganizowanie miejsca pracy dla pracowników działu Salamander, w tej chwili wynajmu w sali nie, że tak powiem, nie świadczymy. Myślę, że to jest ciekawa wiadomość, że każdy z mieszkańców może przyjść i skorzystać z pralki. Tak, chociażby tak. Mogłem tutaj wspomnieć o wielu emigrantach za naszej wschodniej granicy z Ukrainy, chociażby, tak. Którzy może nie mają czasu po pracy. Zgadza się. Może o tym nawet nie wiedzą, a znają język polski, by mogli tutaj zajrzeć, czy pracownicy z firm, którzy są delegowani do pracy z innych części Polski. Tak, i mamy takich pracowników, są u nas pracownicy narodowości ukraińskiej, którzy przyjeżdżają, korzystają z pralni samoobsługowej. To jest, powiem szczerze, pralnia samoobsługowa naprawdę cieszy się wzięciem. Czasami jest tak, że po prostu przychodzi klient i niestety musi poczekać, bo wszystkie pięć pralek są w tej chwili zajęte, prawda? To jest bardzo, bardzo cenna i ważna inicjatywa. No, teraz z perspektywy można powiedzieć, bo w czasu przydałyby się jeszcze kolejne pralnice, ale na wszystko przyjdzie pora. Jeszcze mam pytanie odnośnie usług krawieckich. Czy zwykły Kowalski też z ulicy może przyjść i sobie, tak, powiedzmy, skrócić spodnie? Dokładnie, skrócić spodnie, wszyć zamek, poprawić, nie wiem, jeżeli, panowie tutaj oczywiście do panów będę mówił, jeżeli na wiosnę czy zimą nam się troszkę przytyło i się okazuje, że spodnie zrobiły się za wąskie, a jeszcze go popuścić, też możemy to zrobić. Pani Iwona i pracownicy działu krawieckiego, wszystkie drobne przeróbki, każdy indywidualny klient dla zakładu jest cenny, jesteśmy otwarci na każdego mieszkańca Włocławka i okolic. Mam teraz pytanie z zaskoczenia. Pan dyrektor lubi sobie biegać w wolnym czasie. Może trochę opowie o swoim hobby? Tak, rzeczywiście lubię biegać, lubię grać w koszykówkę. Jest to hobby, tak jak pan powiedział. Niestety, no, jakoś tak ubiegły rok troszkę mnie tam kontuzje trapiły. Niemniej jest kolejny plan, żeby rzeczywiście zrzucić te kilkanaście kilogramów, wrócić do aktywnego biegania. Już takie pierwsze początki są. Parkland Wrocławek, staram się już w tej chwili uczestniczyć w tych no nie powiedziałbym zawodach, w tym miłym, rekreacyjnym spędzeniu czasu wolnego. Bardzo fajne hobby. No, ktoś z nas nie lubi mieć swojego hobby, tak? Fajnie się to wkręciłem, do tej pory nie wiem, co jest fajnego, przyjemnego. Tu jeszcze a propos biegania powiem, że nasi pracownicy również uczestniczą w takich zawodach. W ubiegłym roku byliśmy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu. Był to bieg, pierwszy bieg na skrzydłach ZAZ-u. W tym roku już mamy podwojony skład. Będzie prawie 30 osób. Jedziemy na początku czerwca do Przyjezierza. Startują również nasi pracownicy, którzy na co dzień posługują się do przemieszczania wózkiem. I to jest bardzo cenne. Jest to wspaniała integracja przez sport, wspólną zabawę. Naprawdę to jest coś, za co jestem bardzo wdzięczny, że takie inicjatywy powstają. Już ostatnie pytanie, zanim się przejdziemy, żeby obejrzeć sobie placówkę. Czy jest stworzony jakiś ranking tego typu zakładów z całej Polski, czy w skali Polski? Nie, może źle się zapytałem. Znaczy powiem w ten sposób. Nie ma czegoś takiego jak ranking. Zakładów jest około, z tego co pamiętam, 127 lub 129. Mogę nie mieć aktualnych danych, ale powiedzmy, że około 130 miejsc pracy, które naprawdę stwarzają warunki pracy dla osób z niepełnosprawnością. Celem głównym jest przygotowanie przejścia na otwarty rynek pracy. I gdybyśmy patrzyli w cudzysłowie ranking skuteczności, nie będzie wielkich różnic. Tak naprawdę są to pojedyncze osoby, które gdzieś tam trafiają na otwarty rynek pracy, bo akurat jest oferta dopasowana do możliwości tej osoby, tak? Natomiast ja też zwrócę uwagę na to, że dlaczego warto inwestować i dlaczego te miejsca powinny powstawać. No chociażby dlatego, że osoby, które są osobami biernymi zawodowo, z niepełnosprawnością, przychodząc do nas, otrzymują wynagrodzenie, bo to podkreślam, my jesteśmy zakładem pracy. My musimy zapracować i na swoje utrzymanie. Jeżeli płacimy naszym pracownikom wypłaty, to te pieniądze również zostają na lokalnym rynku. I to jest też bardzo ważne. Ale najważniejsze jest to, że osoby czują się potrzebne. Ja widzę potężną zmianę w funkcjonowaniu społecznym w zakresie nawiązywania kontaktów wobec tych osób, które przychodzą do nas do pracy. Po 25 roku życia młody człowiek, który kończy szkołę, tak zwane przysposobienie do zawodu, wpada w cudzysłowie w czarną dziurę.
Bo jest to osoba z niepełnosprawnością, przebywająca w domu niepracująca. I nasze miejsce jest takim miejscem, gdzie po prostu staramy się te osoby znajdować i dawać im szansę na zatrudnienie. Ranking, ja uważam, że każdy zakład, który dba o swoich pracowników, który stwarza im możliwości pracy, po prostu jest dobry. Rankingu oficjalnego nie ma, to mogę powiedzieć. Czyli też można tak powiedzieć z drugiej strony, że poprzez uczestnictwo w tym programie pracy w tym miejscu osoby niepełnosprawne dzięki temu mogą uwierzyć w siebie, w swoje możliwości. Tak. Oprócz tego, że zarabiają sobie pieniążki, a tak jak pan dyrektor powiedział, ten zakład sam na siebie pracuje. No to czyli to jest bardzo pozytywna i potrzebna inicjatywa, która wygląda na to, że no, w 100% praktycznie zdaje egzamin i poprzez swoją działalność udowadnia, że był to dobry pomysł i dobrze to funkcjonuje tutaj tak. We Wrocławku. My jesteśmy generalnie zarazem średniej wielkości. Są zakłady, które mają 20-30 miejsc pracy. Są takie, które mają 130 miejsc pracy, na przykład potężny zarząd w Goleniowie. My natomiast jesteśmy średniej wielkości. Powiem tak, gdyby jeszcze była możliwość troszeczkę wygospodarowania miejsca, być może 4-5 etatów udałoby się jeszcze utworzyć. Ja jeszcze podkreślę rzecz. Oczywiście my dostajemy dotację PFRON-owską, powiedzmy, tak? Dostajemy środki z miasta, ale mniej więcej jest to połowa naszego budżetu. Połowę musimy zapracować. To około 1,5 miliona do 1,6 miliona rocznie musimy zapracować na utrzymanie. To, co pan powiedział, bardzo ważne z aspektu finansowego naszych pracowników jest ta druga część, rehabilitacja społeczna, bo zakłady rehabilitują społecznie i zawodowo. My chodzimy na mecze Anwilu, uczestniczymy w imprezach kulturalnych, dofinansowujemy pracownikom zakup biletu do kina, do teatru, tak? Organizujemy u nas imprezy, to teraz wiadomo, COVID pokrzyżował wszystko. Pracownicy przychodzą, panie dyrektorze, kiedy zorganizujemy zabawę, kiedy spotkamy się na sali konferencyjnej, potańczymy, zjemy coś dobrego, tak? Bo to jest też bardzo ważne, żeby włączyć te osoby, które wydaje się są zagrożone wykluczeniem z powodu niepełnosprawności w normalne tryby życia społecznego. To jest bardzo istotne. Czyli te osoby też już ostatnie zdania kończę, rozwijają się także umysłowo i duchowo. Tak, zgadza się, oczywiście to my będziemy prawdopodobnie przychodzić i też powiemy o rehabilitacji, bo to jest bardzo ważna sprawa. Każdy z pracowników ma godziny dostępu do zajęć rehabilitacyjnych. Są to różne zajęcia. Są to zajęcia z hortiterapii, czyli terapia roślinami. Są to zajęcia gimnastyka tai chi, zwykła rehabilitacja polegająca na wspólnych ćwiczeniach fizycznych. Tak? Są to zajęcia z rehabilitantem, z takim już profesjonalnym, bo wiadomo, stan zdrowia jest taki, jaki jest, ale ten aspekt właśnie tej integracji jest bardzo ważny. Osoby naprawdę się odnajdują w zupełnie innych rolach. Ktoś zapyta się, po co inwestować w tych pracowników? No po to chociażby, żeby oni byli aktywni. Moi pracownicy ukończyli kurs, podstawowy kurs polskiego języka migowego. Mamy współpracę i taki kurs był odbyty. Moi pracownicy również. To są również inne kursy, które potem oni przekładają w swoje codzienne życie. I tak ma być. Super. Dziękuję za rozmowę. To może teraz się przejdziemy. Zapraszam. Pierwsze miejsce, do jakiego dotarliśmy, jest to pralnia. Wejdziemy sobie. Dzień dobry. Dobry. I tutaj pozytywni ludzie sobie pracują. Może pan dyrektor coś powie tutaj o tym miejscu? To jest akurat system Lagun, to jest klient indywidualny. Tak jak państwo widzicie, nie używamy środków chemicznych, tylko jest to alternatywa dla prania chemicznego, czyli woda, nie niszczymy ubrań. No to akurat w tej chwili pracujemy, mamy Kesem, czyli nasza wrocławska mleczarnia. Na godzinę 12 będzie gotowe, oddane. Pan Wojtek, pani Aneta, pani Renata, wszyscy Karolina. Tak. Panie Wojtku, może pan coś na temat, jak się panu wypracuje? Bardzo dobrze, nie narzekam. To super. I zapraszam kolejnych pracowników, jak chcą przyjść do nas, żeby się też uczyli jak my. I będzie dobrze. Super, dziękuję. Bo to jest pralnia system Lagun, a teraz idziemy na pralnię mokrą. Kolejne pomieszczenie. Oprócz tego właśnie. W dniu dzisiejszym mamy wycieczkę ze szkoły numer 3. Dzień dobry. Jak chcesz się zawsze tak samo. Są klienci, którzy sobie życzą inaczej, ale generalnie dla każdego klienta robimy to tak samo. Tak? Czyli tak samo jest smakowane. Tak samo jest. Chwilę posłuchamy. Mowy jest ich magia, dwie kolejne osoby, bo dwie osoby konsumują magię, dwie osoby składają. Mowy jest ich magia, dwie osoby składają.
kształcony sposób odkładają nas na poszewki, do poszewek, duże poszewki, do dużych poszewek, do ścieradła, do prześcieradeł, obrusy do ale takie pranie na stole czeka na wykonanie całego zlecenia. Jak jest kompletne, przekładane jest na ten regał, gdzie z wątku odpoczywa, tak? Czyli musi sobie ostygnąć, odparować, żeby nam nie zaparowało, nie zaśmiarkło, nie zmusiało. Z reguły na drugi dzień po odpoczęciu, chyba że klient jest na dzisiaj i się spieszymy, no to wtedy pakujemy szybciej, ale z reguły na drugi dzień po odpoczęciu, chodźcie za tym dalej. Pranie jest podawane. Słuchajcie, nasze urządzenia są bezpieczne, zobaczcie, prosty eksperyment. Panie Norbercie, pan zademonstruje. Da radę włożyć palec? I już zatrzymało się urządzenie, więc całkowicie bezpieczne. Czyli wszystko jest pomyślane w taki sposób, żeby było bezpieczne i przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Tak, dla każdego pracownika. I nie stwarzało niebezpieczeństwa dla ich pracy. Tu jak już jesteśmy, to akurat mamy pani, przedstawię pani Wioleta i pan Maciej, to są nasi specjaliści. Pani dobra. Wioleta, specjalista od rehabilitacji zawodowej, pan Maciej, doradca zawodowy. Dzień dobry. No i powiedzcie dwa słowa, co tak naprawdę jest waszym zadaniem i po co tu jesteście? Generalnie się opiekuje, zajmuje się osobami z niepełnosprawnościami, przygotowuje programy rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zajmuje się również taką rehabilitacją społeczną, czyli wyjściami z pracownikami do kina, na jakieś koncerty, do teatru. Tak? Super, dziękuję. Teraz pan Maciej, kilka słów. Tak, ja dokonuję diagnozy pracownika pod kątem jego, z reguły szukamy oczywiście mocnych stron, ale patrzymy na jego słabe strony, tak żeby zdefiniować je, znaleźć jakieś narzędzie, żeby usprawnić. Robimy to najczęściej w zespole programowym, zbieramy się tutaj kilka osób, dokonujemy takiego, powiedzmy, badania 360 z każdej strony. Tak, żeby pracownik... Żeby dopasować do najlepiej do odpowiedniego miejsca pracy w tym zakładzie. Zgadza się, żeby nawet można spróbować tutaj na różnych stanowiskach, ale przede wszystkim spróbować określić jego możliwość pójścia na otwarty rynek pracy. To jest najważniejsze. Super, dziękuję. Przede mną pani Beata, która opowie o funkcjonowaniu pralni tutaj tego pomieszczenia z prakami samoobsługowymi. Znajdujemy się w pralni samoobsługowej. Tutaj klienci sobie przychodzą, wstawiają sobie pranie. Tu mamy praleczki 6-kilogramowe i suszareczka jest do tego też taka mała. Pranie w małej pralce kosztuje 10 zł. Klienci już nie wkładają żadnych środków, wszystko jest nasze. Środki pierące, środki do kłupania, tak? Następnie, jak załadują sobie praleczkę, ustawiają sobie program, w zależności na jakim programie chcą prać. Jest 90 stopni, 40, 60, są też delikatne programy. Jak sobie ustawią, podchodzą do fłatomatu. Tu trzeba wrzucić pieniążki, też w zależności albo banknoty, albo monety, tak? Wciskają odpowiedni program, czyli jak mamy siódemeczkę na przykład na suszarce czy na pralce, trzeba wcisnąć numer 7, potwierdzić zieloną strzałeczką, albo wyskoczy reszta, albo nie, jak włożą równo, tak? I wtedy tylko trzeba wcisnąć pokrętło na danym sprzęcie. Super, dziękuję za pomoc. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem tutaj pokazać, że jest... Jeszcze jest duża pralka, tak? Do większego prania. Ta pralka ma 12 kg załadunku, czyli jakiś duży koc, duża kołdra, to wtedy tutaj i do tego jest duża suszarka. Ta pralka kosztuje 16 zł, a suszarka kosztuje 8. Super, dziękuję. Jeszcze chciałem powiedzieć, że w tym pomieszczeniu, jak i wszędzie, jest bardzo czysto, co też jest jednym z elementów składowych mówiących o tym, że świadczone tutaj są usługi na wysokim poziomie. A jeszcze można dodać, że możemy też przyjmować się tutaj klientów zagranicznych, dlatego że pralki mają różne języki. Można sobie ustawić na dany język język klienta, no właśnie, jak przychodzi, na przykład mamy gości, tutaj mieliśmy z Włoch czy z Anglii, to też mogą sobie ustawić, tak? Super, dziękuję. Dziękuję. Żadnych przygotowań z partyzanta tutaj. Mamy panią Iwonkę. Tak jest, zgadza się. I pani Iwona tu operuje w pracowni krawieckiej.
Jakie usługi oferujecie? Co tutaj się dzieje w ogóle? Tutaj proponujemy usługi naprawcze, takie odzieży dla klientów z zewnątrz, z miasta, że tak uśmiech, powiem. Proszę. Ale również obsługujemy spółki miejskie, z którymi współpracuje Zakład Nasz Aktywności Zawodowej. Więc dla takiej szerokiego grona kontrahentów i masowych, hotele różne takie, tak, i klientów prywatnych. Rozumiem, czyli jakbym chciał sobie coś przyciąć, spodnie czy tam skrócić, poszerzyć, krótkę, tak, to wymienić można. Zamek, wszystko. Super. I cennik usług indywidualnych znajduje się na stronie internetowej, czy tak to jest. Też w sekretariacie trzeba uzgodnić? Nie, na stronie internetowej jest i dostępny tutaj na miejscu również. Super. Co to za sprzęty są, na jakich pracujecie? No, to są takie przemysłowe maszyny. Tu mamy jacka. Czyli to nie są jednosezonówki? Nie. To jest najnowszy nabytek. Bardzo dobrze się spisuje. W takich już przemysłowych pralniach, znaczy szwalniach są używane te maszyny. Tamta z kolei ostatnia maszyna jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, więc też jest wykorzystywana, bo miałyśmy tutaj zatrudnionych pracowników na wózkach inwalidzkich, więc przy użyciu tylko rąk można obsługiwać tą maszynę. Nie potrzeba, że tak powiem, nogi do uruchomienia napędu. Super. Jeszcze jakieś ciekawostki? No tutaj pan na przykład tego skrzata nam filmował. To jest nasz wyrób. Możemy się pochwalić. W zeszłym roku na święta Bożego Narodzenia takie... Czyli to jest taka maskotka tutaj w sali krawieckiej. Tak. Z takich ciekawszych rzeczy, no to nazywa się Zazanna. Super. Od Zazu. Dzień dobry, co tutaj się odbywa? Nad czym pracujecie tutaj? Nad cięciem. Na cięciu staramy się dobrze to robić, żeby... Czyli ta praca może nie jest taka ciężka, bo wiadomo, że tak nie możecie ciężko pracować, ale wymaga precyzji. Precyzji, tak. Więcej precyzji. Trzeba samemu sobie tutaj, jak to się mówi, unormować tą pracę tak, żeby było dobrze, no i zgadzało się to z parametrami tego wszystkiego, żeby nie było odrzutów albo nie było pretensji od naszej pracy. Tak jak pan dyrektor powiedział, przebywanie osób niepełnosprawnych w tym zakładzie to praca, ale także rehabilitacja. I tu znajduje się odpowiednia sala przeznaczona do ćwiczeń. Może kilka słów? Tak, dokładnie to, co państwo powiedzieli, to jest tak zwana klatka UGUL. Oczywiście mamy każdego dnia 2 godziny od 11 do 13 są fizjoterapeuci, rehabilitanci. I tu już mamy tą salę przygotowaną stricte do takich ćwiczeń, które są adresowane indywidualnie. Tak? I to naprawdę już zahacza nam o fizjoterapię, taką prawdziwą. Taką, bo już te, znaczy coś źle powiedziałem, prawdziwą. Fizjoterapię w charakterze medycznym, tak? Bo mamy też zajęcia gimnastyczne, ale to są takie ogólne ruchowe. Chodzi o to, żeby naszych pracowników też rozruszać, tak? Żeby mogli się po prostu zrelaksować. I ta sala jest dedykowana właśnie tym osobom. Tak to wygląda. Super. I jesteśmy w kolejnej sali. Tak. To jest dawna sala konferencyjna. Znaczy, dawna. To jest sala konferencyjna, która w tej chwili już nie spełnia funkcji sali konferencyjnej, tylko bardziej, tak powiedziałem na wstępie, montujemy pakiety dla firmy Salamander. Akurat nie ma w tej chwili trenera bezpośrednio odpowiedzialnego. Ja jest pani Dominika i pani Dominika powie mniej więcej, co tu się robi, a szczegóły to już pokażą nasi pracownicy. Proszę to bardzo. Zapraszam. Teraz już trafiliśmy na koniec, że tak powiem, składania tych elementów. To są elementy do ram okiennych, dobrze mówię, panie dyrektorze? Tak, elementy montażowe do okien. I najpierw były montowane takie podzespoły, pakowane wszystkie osobno w torebeczki. I teraz jako komplet pakujemy do kartonów i później jest układane na paletę i wywożone do firmy. Super. Tu mamy panią Agnieszkę, pana Tomka, oni, że tak powiem, bezpośrednio działają w tej ekipie, nie wiem. Jakieś wasze spostrzeżenia, uwagi? Jak się pracuje? Bardzo dobrze, miłe towarzystwo takie. A dyrektor w porządku jest? Tak, bardzo. Super, to nie przeszkadza. Wyjdzie. A proszę bardzo, to ja już mi powiem, nie ma sprawy. Żeby mnie się nie dostało też. Zawsze szczerze i otwarcie.
Pani Agnieszka akurat dołączyła do nas we wrześniu. Jest okrojony skład, bo nie ma tam pracowników. No też akurat mamy przerwę także. A jeszcze może warto powiedzieć, ile takich zestawów robimy. Tam po prawej stronie akurat mamy pierwszy zestaw, prawda? Tu mamy kolejny zestaw. Średnio tygodniowo wykonują pracownice jeden zestaw, około, no to zależy, duży lub mały, 100 lub 200 elementów, lub też zupełnie jeszcze taki inny, to jest 1000 małych zestawów. Staramy się docelowo, żeby była ciągłość, żeby tak naprawdę tygodniowo jeden duży pakiet przyjeżdżał i wyjeżdżał, tak? Akurat teraz mówię, to jest już faza końcowa, kiedy jest to skonfekcjonowane, natomiast w momencie, kiedy są odwijane uszczelki, kiedy tutaj jest, tak powiem, kilka osób, chodzimy z tymi uszczelkami. A coś więcej się dzieje tutaj. Tak, 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 dużo, dużo więcej wtedy. Jest zamieszanie i... Wtedy mamy takie, tak powiem, autorskie urządzenia do zwijania, rozwijania uszczelek, tu jest po prostu ciągły ruch, tak? Tu jeszcze jest z nami pan Robert, tak? Który jest na stażu akurat, ale też u nas pracuje. Zadowolony pan? Pewnie. Bardzo. Czyli skoro współpracujecie z firmą, którą pan dyrektor wymienił, to znaczy, że obu stronom się to opłaca. Płaca tak, bo się, jej się podoba. Przede wszystkim powiedzmy tutaj wprost, jak ktoś myśli o tym, że Zakład Aktywności Zawodowej jest jakąś inną firmą i my jesteśmy, działamy charytatywnie, altruistycznie, niestety. Korzyści muszą być po obu stronach. Dla zleceniodawcy i dla zleceniobiorcy. My to wykonujemy dlatego, że mówię, nasi pracownicy robią to dokładnie, że to nie może wolniej, tak? Ale to jest atut. A firmy, które nam zlecają transfery pracy, są z tego zadowolone, bo powiem szczerze, nigdy nie zawiedliśmy. Nie było coś nie tak, nie było reklamacji. Po prostu stawiamy bardzo też ostro na kontrolę jakości. Żeby, to trzeba sobie wyrobić markę po prostu. No dobrze, nie przeszkadzamy, chociaż już przerwa była. Także dziękuję za te kilka słów. To dziękuję za fajną rozmowę i oprowadzenie. Myślę, że część z Wrocławian, która obejrzy sobie ten filmik, dowie się no więcej na temat zakładu aktywizacji, dobrze mówię? Aktywności. Zakładu, przepraszam, zakładu aktywności zawodowej. Tak. Ja dziękuję serdecznie, miło było pana gościć. Zapraszamy, jesteśmy otwarci, tak jak mówiłem, od poniedziałku do piątku, od 8 do 18. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia. Do widzenia.